Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Stanowi on uzupełnienie już istniejących filmów do prognozowania i symulacji, do generalnie ekonometrii, bo nie każdy nawet rozróżnia prognozowanie i symulacje od ekonometrii. Model, że tak powiem, czy metoda. To się, którą chcę zaprezentować, to metoda średniej ruchomej prostej, dokładniej trzywyrazowej, czyli możemy sobie napisać, że k równa się 3, tak jak tutaj zaznaczyłam już na wcześniej przygotowanym wykresie. Nie jest to w ogóle w żaden sposób skomplikowana metoda. Jak zobaczycie, gdy mamy wypisane dla iluś okresów wypisane wartości danej zmiennej, najczęściej mogą być to czy rzeczywiste, raczej do projektów to bierzemy dane rzeczywiste. Trzeba zobaczyć, że średnia ruchoma stanowi po prostu średnią z trzech ostatnich wyników, jeżeli oczywiście bierzemy średnią ruchomą zwykłą, trzywyrazową, czyli na podstawie wcześniejszych trzech wyników jestem w stanie przewidzieć, ile będzie wynosiła w tym momencie wartość na kolejny, a więc czwarty okres. Jeżeli taką średnią raz wypiszemy, to przyciągamy tutaj tym naszym elementem w dół. I jeżeli mam 36 obserwacji, to wartość, którą wyznaczam według tego samego sposobu, jak podejrzymy sobie, na podstawie trzech ostatnich obserwacji, ja traktuję jako prognozy. Ja to wyróżniłam kolorem, to akurat żółtym, żebyśmy mieli rozróżnienie, że to są tak zwane wartości wyrównane albo prognozy wygasłe. To są wartości rzeczywiste danej zmiennej, dla której budujemy jakiś model. Akurat tutaj z użyciem metody średniej ruchomej i prostej, a to już jest wartość prognozy w przyszłość. Teraz na podstawie tego wykresu, który tutaj jest wygenerowany, widać, że metoda nie jest do końca dokładna, bo występują pewne różnice między niebieskim szeregiem a czerwonym szeregiem. Niebieski szereg, zgodnie z tym oznakowaniem przyjętym w ekonometrii czy w prognozowaniu, jest to wartość rzeczywista, jaka faktycznie była zobserwowana, a YTP, P jak prognoza, czyli to jest wartość wyprognozowana, czyli przybliżona na podstawie wyników średniej ruchomej. Jeżeli my chcemy mieć generalnie pojęcie, czy błędy, które, inaczej, mamy wartości, jakie były w rzeczywistości i wartości, jakie wyszły nam według naszego szacunku, naszej metody średnio ruchomej, prostej, trzywyrazowej. Oczywiście dla trzech pierwszych wyników nic nie ma, bo byśmy musieli mieć wyniki jeszcze dla wcześniejszych wyników, a my tego nie mamy, więc to całkowicie odpada. Żeby teraz ocenić w tym momencie, czy mamy metodę dobrze dobraną do naszego szeregu rzeczywistego, którym jest akurat tutaj jakiś Y, może być to dochód jakiejś firmy, no co byśmy nie chcieli analizować, my możemy wyliczyć trzy najczęściej używane błędy ex ante, przepraszam, ex post, i one tutaj są wymienione. Wzory tutaj może ja będę potem zaprezentuję, ale już po samych kolumnach będziemy wiedzieć, jak je się wylicza. Po pierwsze będziemy musieli policzyć zgodnie z tymi trzema nagłówkami. Zobaczcie co, od Y odjąć wartość prognozy, a potem podnieść do kwadratu. I zgodnie z podpisem tej kolumny musimy od wartości rzeczywistej odjąć wartość prognozy, a potem całość wzięte w nawias podnieść do kwadratu, czyli pod klawiszem szóstką wciskam klawisz Shift, wciskam klawisz szóstką i wychodzi mi do potęgi drugiej. Tak się pisze w Excelu. Potem zgodnie z tą podpisaną kolumną liczymy różnicę między Y-kiem rzeczywistym a teoretycznym, a potem tą różnicę, którą policzymy, jeszcze raz dzielimy przez wartość, która była w rzeczywistości i całość podnosimy do kwadratu. Ja tutaj mam to policzone,
ale chyba najlepiej będzie, jeżeli ja to usunę i Wam to zaprezentuję, jak to liczyć po kolei. Czyli ja usuwam i zapisuję. Będzie nam potrzebny podwójny nawias, bo najpierw liczę różnicę między Y rzeczywistym a prognozą. Potem tą różnicę muszę podzielić zgodnie z tym wzorem jeszcze raz przez wartość rzeczywistą, a całą tą zmianę jakby już procentową podniesiemy do potęgi drugiej. To, co mi tutaj wyjdzie, Excel zapisuje w takim dziwnym formacie z użyciem E, ale jeżeli sobie podejrzymy, to jest zwyczajna liczba, która mówi o tym, że trójka pojawia się dopiero na czwartym miejscu za zerem, a więc to jest tylko taki naukowy sposób zapisu, skrócony, że ta liczba jest dodatnia, ale niewielka. Tak samo w tym momencie musimy obliczyć tak podpisaną kolumnę. To tutaj w nawiasie jest różnica między Y rzeczywistym a prognozą. Potem jeszcze raz podzielone ta różnica jest przez wartość rzeczywistą, która tu akurat będzie wynosiła tyle, ale z całości bierzemy moduł, czyli wartość bezwzględną. Czyli można zrobić tak, że zapisać, że to jest moduł, kropka liczby, bo tak brzmi funkcja, i to oznacza, że to, co wezmę w nawiasie, my będziemy mieć wartość bezwzględną, mówiąc bardziej tak popularnie, czyli bez minusa. I my w tym momencie możemy policzyć to tak, że od wartości rzeczywistej odejmuję sobie wartość prognozy, potem dzielę to jeszcze raz przez wartość rzeczywistą i zamykamy funkcję moduł. Znowu ten zapis wydaje się taki dziwny, ale to oznacza, że to jest 1,9 razy 10 do minus drugiej. Jeżeli mamy tak wygenerowane wyniki dla trzech błędów ex post, przeciągam tą formułę w dół, a do końca, aż do końca, a na końcu dokonuję podsumowania. Czy ja zrobię podsumowanie tylko dla tych elementów, gdzie są niezerowe, czy dla wszystkich, nie ma to znaczenia, bo Excel i tak to po prostu podsumuje i tu uzna, że tu są zera. To nie ma znaczenia. Podsumowujemy tą kolumnę, czyli wyznaczamy funkcję równa się suma, już jeszcze raz to pisząc, i zaznaczamy sobie ten zakres, zamykamy nawias i jeżeli na przykład wcisnę Ctrl C i wkleję, czyli Ctrl V i Ctrl V, otrzymam dosłownie te same funkcje z tym samym zakresem co wcześniej. No i teraz pytanie, co to jest u nas to n? N to jest liczba liczb, czyli jakby wielkość tych analizowanych, branych pod uwagę wartości. Ja wiem, że my do badania wzięliśmy 36 wyników, ale w związku z tym, że liczymy średnią ruchomą trzywyrazową, to trzy pierwsze wiersze my całkiem pomijamy, bo nie ma co porównywać wartości rzeczywistej z pustymi wartościami prognoz. Dlatego ta liczba obserwacji, która jest potrzebna nam do błędów ex post, w tym momencie my traktujemy, że to jest 33. I teraz te prognozy, te błędy ex post liczy się jako, w tym momencie zwróćcie uwagę, pierwiastek z tych różnic, które tutaj mamy, ale wcześniej podzielonych przez n, czyli przez liczbę obserwacji. Można powiedzieć, że to jest pierwiastek z średniej tych różnic podniesionych do kwadratu. To jest RMSE, czyli kwadratowy średni błąd prognozy. Tutaj już mamy procentowy ten błąd, root, czyli oznacza to, że będzie to pierwiastek z tej kolumny, ale z błędów, te tutaj było zwykłych, a tutaj już jest procentowych. Tu warto zamienić ten wynik na procent, czyli po prostu nie razy 100, tylko formatuj, robimy procentowe, zaznaczamy do trzech miejsc po przecinku i mamy ten wynik. Najpopularniejszym błędem jest błąd mapę. Czyli w tym momencie możemy, zobaczcie, z tych jakby modułów
procentowych, tak, bo mamy różnicę w porównaniu do jeszcze raz wartości rzeczywistej, bierzemy wartość bezwzględną i w tym momencie to nie jest już pierwiastek, to jest tak jakby średnia z tych modułów, z tych jakby wartości procentowych i można powiedzieć, że te wyniki są niskie. No, no tutaj ten wynik to nie ma jak do czego porównać, on jest jakby w jednostce tego Y, ale w porównaniu ten procentowy błąd pierwiastkowy, czy policzony na podstawie pierwiastka, no mieści się do jakieś 5%, jest ok. Mapę jest jeszcze lepsze, ale jeżeli mamy porównywać kilka metod, które z nich jest lepszą jakby metodą prognozowania przy danym szeregu, no to trzeba będzie porównywać te same dokładnie miary, czyli dla kilku metod zebrać RMSE, RMSPE i mapę i porównać, gdzie ten błąd jest niższy. I zasada jest taka, ta metoda, która wygeneruje nam niższe błędy ex post, ta metoda daje lepsze dopasowanie, bo generuje, inaczej mówiąc, niższe błędy. Ja kończę omawianie tego zadania. Na mojej stronie internetowej możecie znaleźć cały zakres pomocy, której mogę Wam udzielić. Możecie też od razu wysłać swoje, powiedzmy, problemy do rozwiązania na powiedzmy, przez adres mailowy, pisząc od razu z załącznikiem na zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała możliwość, to tylko z Wami się skontaktuję. Wszystko jest do ustalenia. Jeżeli chodzi o samego YouTube'a, ja Was zapraszam do komentowania moich filmów, zadawania pytań do tych filmów pod tymi filmami, czyli też umieszczania w komentarzach. Wszystko jest posegregowane w playlisty tematycznie, wszystko jest dla Was. Także ja Was zapraszam do nauki i pamiętajcie, że zrobienie takiego jednego przykładu nie gwarantuje Wam, że zrozumiecie metody. Wszystko trzeba przeliczyć samodzielnie i to przynajmniej kilkukrotnie. Pozdrawiam.